Jak wiemy, Ida Nowakowska od kilku lat jest związana ze stacją TVP. I właśnie dzięki tej stacji tak naprawdę stała się bardzo rozpoznawalną osobą w polskim showbiznesie. Ostatnio jednak więcej jest Katarzyny Cichopek w tej stacji niż jej. Niedawno właśnie była partnerka Marcina Hakiela pochwaliła się nowym projektem. Ale teraz okazuje się, że Katarzyna będzie w jury You Can Dance. Czy w takim razie Ida Nowakowska nieco pójdzie na dalszy plan? Przypomnijmy, że Ida związała się z TVP w 2018 roku. Tancerka zaczęła od prowadzenia formatu Bake of Junior i pojawiła się także na scenie Sylwestra Marzeń z dwójką. A już rok później zasiadła w jury Dance, 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 a następnie przeszła do śniadaniówki, czyli słynnego pytania na śniadanie. Aktualnie celebrytka jest także na niemalże wszystkich istotnych wydarzeniach, które są organizowane właśnie przez TVP. Nie mogło jej także oczywiście zabraknąć w najnowszej edycji programu You Can Dance, w którym to sprowadzącej awansowała na jurorkę. Wcześniej, w rozmowie z Pomponikiem, Ida Nowakowska wyznała, że cieszy się z nowej roli, ale już wcześniej dzieci uważały ją za mentorkę i właściwie to za bardzo nie dostrzega różnicy w związku z tym, że zmienia troszeczkę stanowisko. Co powiedziała na ten temat w rozmowie? Kochałam prowadzić ten program. Bardzo lubię dzieci, znam się na tańcu, znam go od podszewki i mogłam pomagać tym dzieciom, które były blisko mnie. One mnie widziały jako mentora, pytały co mogą zmienić, ulepszyć i tak Nie czuję takiej większej zmiany, ale może dlatego, że nie rozpoczęliśmy jeszcze nagrań. Nowakowska zaznaczyła, że za stołem jury tak naprawdę może przedstawić swoje prawdziwe oblicze. Jako jurorka nie musi nikogo udawać, w przeciwieństwie do odgrywania ról, kiedy prezentuje się pewne wydarzenia. W dalszym ciągu zwierzyła się portalowi pomponik. Jurorzy są teamem, bo muszą razem podjąć decyzję. Ale jednocześnie każdy jest sobą. To jest właśnie fajne być jurorem, dlatego zawsze to lubiłam. To jest chyba jedyny moment, kiedy naprawdę jesteś sobą. Zawsze jak jestem prowadzącą, to mam wrażenie, że trochę odgrywam jakąś rolę, w każdym programie inną. Ale czy aktualnie Nowokowska obawia się o utratę pozycji w TVP? Pomponik również zapytał o to celebrytkę. O to, co sądzi o tym, że Katarzyna Cichopek może na przykład wygryźć ją z TVP. Tak brzmiały jej słowa. Prywatnie się nie znam z Kasią, nie widujemy się w knajpach i tak dalej. Tylko gdzieś za kulisami programów. Jest bardzo sympatyczną osobą. W dalszym ciągu Ida dodaje. Nigdy nie myślałam o tym, że ktoś mnie może wygryźć. Bo ja z nikim nie konkuruję, przysięgam. Zawsze się zastanawiam nad tym, co ja robię, nie w egoistycznym sensie, tylko nie porównuję się do innych osób. Staram się być najlepszą wersją samej siebie codziennie. Kocham swoją pracę i zawsze daję z siebie 200%. A to, czy będę w jakimś programie, czy nie, nie wiem, jakie będą losy. Wiem, że od dziecka robię to, co robię i gdzieś moje miejsce się znajdzie. Nie mam takich myśli, że ktoś mnie wygryzie. Dajcie znać, czy śledzicie Idę Nowakowską oraz Katarzynę Cichopek i dlaczego. Nie zapomnijcie przy tym o subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z każdym newsem ze świata gwiazd.